Cześć, witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na naleśniki meksykańskie z kurczakiem, czyli pyszne danie idealne na każdą okazję. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Oddzielone od kości mięso z kurczaka kroimy na małe kawałeczki. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych czerwoną paprykę kroimy w małą kostkę. Obraną cebulę drobno osiekamy. Na dużą patelnię z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy posiekaną cebulę i pieczarki. Wszystko podsmażamy około 5 minut, często mieszając. Po tym czasie wrzucamy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz mięso z kurczaka. Całość razem łączymy i chwilę podsmażamy. Następnie do warzyw i mięsa dodajemy pomidory z puszki, pokrojoną paprykę, odsączoną z zalewy kukurydzę oraz czerwoną fasolkę. Wszystko mieszamy i dusimy około 10-15 minut. Pod koniec duszenia całość doprawiamy solą, czarnym pieprzem, słodką, wędzoną i ostrą papryką. Wszystko mieszamy. Gotowy farsz zdejmujemy z ognia. Na każdym naleśniku umieszczamy porcję farszu i zawijamy go w rulon. Naleśniki układamy w żaroodpornym naczyniu posmarowanym tłuszczem. Na naleśnikach umieszczamy starty żółty ser. Tak przygotowane naleśniki zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 15 minut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.